przerwie, wznawiam obrady. Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myśli Bożej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący komisji skrutacyjnej Dorota Patkowska, członek komisji Mirosław Piwowarczyk, członek komisji Ryszard Wiśniak. Przygotowała protokół z ustalenia wyników w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myśli Bożej sporządzone na sesji w dniu 17 listopada 2018 roku. Komisja skrutacyjna w składzie Dorota Patkowska, Mirosław Piwowarczyk, Ryszard Wiśniak po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Pierwszy, liczba radnych Rady Powiatu Myśli Bożej obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 19. Drugi, na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśli Bożej zgłoszono kandydaturę radnego Tomasza Jareno. Trzy, liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 19. Cztery, liczba kart wyjętych z urny 19. Punkt 5. Liczba ważnych głosów nieważnych 0. Punkt 6. Liczba głosów ważnych 19. Punkt 7. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 12. Punkt 8. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 6. 9. Liczba głosów ważnie oddanych wstrzymujących się od wyboru kandydata 1. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Tomasz Jarena został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Myśli Bożej. Serdecznie gratuluję. Gratuluję bardzo radnego Tomasza Jareny i zapraszam. Wstrzymuje się. Pani Patkowska Danuta. Za. Pan Piwowarczyk Mirosław. Za.
Pan Potyra Andrzej. Za. Pani Pryda Alicja. Pan Rudnicki Andrzej. Za. Pani Sawicka Urszula. Wstrzymuję się. Pan Szpakowski Henryk. Wstrzymuję się. Pan Wiśniak Ryszard. Za. Pani Wyszyńska Krystyna. Za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myślibożu został przyjęty. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych. Nikt nie był przeciwny. 8 radnych wstrzymało się od głosu. Proszę o zabranie głosu radnego Mariusza Nastasowicza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu 5 radnych wnoszę wniosek formalny o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 4b obrad punktu 4c o treści 4c. Wybór drugiego wiceprzewodniczącego Rady. Wybór komisji skrutacyjnej, głosowanie tajne, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Jednocześnie w imieniu 5 radnych składam wniosek o podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myślibożu. W załączeniu przedkładam projekt uchwały w podpisie 5 radnych w kolejności Andrzej Potyra, Tomasz Adema, Andrzej Ludwicki, Andrzej Klikowski i Mariusz Nowosowicz. Dziękuję, przekazuję. Otrzymali Państwo wniosek formalny o zmianę porządku obrad. Czy są jakieś pytania bądź uwagi do otrzymanego wniosku? Nie ma żadnych pytań ani uwag. Dlatego przechodzimy do głosowania w celu wprowadzenia zmian w porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 4b porządku obrad punktu 4c o treści. Wybór drugiego wiceprzewodniczącego Rady, wybór komisji skrutacyjnej, głosowanie tajne, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Jest tylko pytanko, nie będę może szedł, ale mamy w treści drugiego wiceprzewodniczącego, natomiast ustawa mówi o dwóch wiceprzewodniczących. Nie ma pierwszego i drugiego. W związku z tym treść musiałaby być bardzo szczegółowa. Wybór wiceprzewodniczącego Rady, bo jeden i drugi jest takim samym wiceprzewodniczącym Rady. No to później będziemy musieli zwracać drugi. Faktycznie nie ma pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego. Stąd w projekcie uchwały jest tylko o wyborze wiceprzewodniczącego. Natomiast porządek obrad jest napisany jako kolejnego, żeby wyróżnić to od poprzedniego porządku obrad o wyborze wiceprzewodniczącego. Temu to służy po prostu, żeby tylko to odróżnić z samego porządku obrad. Natomiast sama uchwała nie zawiera zwrotu, że jest to drugi wiceprzewodniczący, tylko po prostu wybór wiceprzewodniczącego. Nie wiem, gdzie jest uchwała. Dobrze. Ok, pan naprawdę wytłumaczył. W takim sytuacji przejdziemy dalej. Przeprowadzimy głosowanie imienne nad zmianami porządku obrad.
Pani Dziubińska Violetta. Pan Dudek Robert. Za. Pan Fraliński Józef. Pan Jarema Tomasz. Za. Pan Królikowski Andrzej. Za. Pan Guzion Mariusz. Za. Pan Marszałek Zbigniew. Za. Pan Mazepa Arkadiusz. Za. Pan Mojsesowicz Mariusz. Za. Pan Wacelik Waldemar. Za. Pani Patkowska Danuta. Za. Pan Kibowarczyk Mirosław. Za. Pan Butyra Andrzej. Za. Pani Pryl Alicja. Pan Rudnicki Andrzej. Za. Pani Sawicka Urszula. Za. Pan Szpakowski Henryk. Za. Pan Wiśniak Ryszard. Za. Pani Wyszyńska Krystyna. Za. Stwierdzam, że porządek obrad został zmieniony. Za wprowadzeniem głosowało 17 radnych, jeden był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad 4C. To jest wybór drugiego wiceprzewodniczącego Rady, wybór komisji skrutacyjnej, głosowanie tajne, podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Proszę o zabranie głosu radnego Mariusza Naszycowicza. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zgłaszam na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sziborzu kandydaturę radnego Ryszarda Wiśniaka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Są inne kandydatury na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Czy radny Ryszard Wiśniak zgadza się? Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu. Oczywiście głosowanie będzie imienne. Pani Drzewińska Violetta. Za. Pan Dudek Robert. Za. Pan Faliński Józef. Za. Pan Jarema Tomasz. Za. Pan Królikowski Andrzej. Za. Pan Kuziel Mariusz. Za. Pan Marszałek Zbigniew. Za. Pan Mazepa Arkadiusz. Za. Pan Mojsesowicz Mariusz. Za. Pan Pacewicz Waldemar. Za. Pani Patkowska Danuta. Za. Pan Piechowarczyk Mirosław. Za. Pan Potyra Andrzej. Za. Pani Pryl Alicja. Za. Pan Rudnicki Andrzej. Za. Pani Sawicka Urszula. Za. Pan Szpakowski Henryk. Za. Pan Wiśniak Ryszard. Za. Pani Wyszyńska Krystyna. Za. Za zamknięciem listy głosowało 19 radnych. Jednogłośnie. W związku z powyższym stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to wybór komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie radnych do składu komisji skrutacyjnej. Pan radny Mariusz Naszycowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, do komisji skrutacyjnej proponuję radną Danutę Patkowską, radnego Mirosława Piwowalczyka,
i radnego Andrzeja Rudnickiego. Dziękuję. Czy wyczytani radni wyrażają zgodę? Czy są jakieś inne kandydatury? Nie ma. Czyli przejdziemy do głosowania imiennego nad zamknięciem listy kandydatów w komisji skrutacyjnej. Pani Drzewińska Violetta. Pan Dudek Robert. Za. Pan Faliński Józef. Za. Pan Jarema Tomasz. Pan Królikowski Andrzej. Za. Pan Kubiel Mariusz. Za. Pan Marszałek Kliniew. Za. Pan za. Mazepa Arkadiusz. Pan Norsysowicz Mariusz. Za. Pan Tacewicz Waldemar. Za. Pani Patkowska Danuta. Za. Pan Słowarczyk Mirosław. Za. Pan Potyra Andrzej. Za. Pani Pryl Alicja. Za. Pan Ludnicki Andrzej. Za. Pani Sawicka Urszula. Za. Pan Szpakowski Henryk. Za. Pan Wiśniak Ryszard. Za. I pani Wyszyńska Krystyna. Za zaproponowanym składem komisji, za zamknięciem listy, przepraszam bardzo, na członków komisji skrutacyjnej głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw i jeden radny wstrzymał się od głosu. Przegłosujemy teraz skład osobowy komisji skrutacyjnej. Będzie to również głosowanie imienne. Zamknięcie listy. Pani Drzewińska Violetta. Pan Dudek Robert. Za. Pan Faliński Józef. Za. Pan Jarema Tomasz. Pan Królikowski Andrzej. Za. Pan Kudziel Mariusz. Za. Pan Marszałek Zbigniew. Za. Za. Pan Mazepa Arkadiusz. Pan Norsesowicz Mariusz. Za. Pan Pacelik Waldemar. Za. Pani Patkowska Danuta. Za. Pan Piłowarczyk Mirosław. Za. Pan Potyra Andrzej. Za. Pani Krzysz Alicja. Pan Rodnicki Andrzej. Za. Pani Sawicka Urszula. Pan Szpakowski Henryk. Za. Pan Wiśniak Ryszard. Za. Pani Wyszyńska Krystyna. Przyznam, że Rada Powiatu powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady Powiatu. Zagłosowało 16 radnych, nikt nie był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu. Proszę komisję o podjęcie pracy. Proszę 5-minutową przerwę i zakończenia prac komisji.